Dzień dobry moi drodzy, witam was nad pięknego zalewu Gnojno, niedaleko Pułtuska, nad Narwią. Dzisiaj odbywają się tutaj zawody wędkarskie o Puchar Starosty Przasnyskiego, stąd moja obecność. Zorganizowałem koło wędkarskie z Przasnysza. Zachęcam was wszystkich do zapisywania się do koła wędkarskiego, do aktywności fizycznej na zewnątrz, do tego, by korzystać jeszcze z tej pięknej pogody i przyrody, jaka nas otacza. I moi drodzy, jako że jestem przy zalewie, to chciałbym wam powiedzieć odnośnie zalewów w Przasnyszu. Czy mogą powstać w powiecie przasnyskim zbiorniki wodne? Mogą, jeśli będą na to środki zewnętrzne. Bo powiat sam nie ma takich środków. To są ogromne pieniądze, które trzeba by było wyłożyć na budowę takiego zbiornika, chociażby w Karwaczu, którego właścicielem jest gmina Przasnysz. Chcemy pomóc gminie, chcemy aplikować o te środki, jeśli się pojawią, a są zapowiadane w programach rządowych, że będą uruchomione środki na małą retencję, na dużą retencję. Więc te zbiorniki retencyjne będą mogły otrzymać wsparcie rządowe i na to liczymy. I na pewno jako starosta mogę wam obiecać, że będziemy się starać uzyskać tych środków jak najwięcej, bo budowa takich zbiorników jest potrzebna już nie tylko ze względu na wędkarzy, ale ze względu na susze coraz częściej się powtarzające, ze względu na to, by zatrzymywać i dobrze gospodarować wodą. I te środki musimy pozyskać, bo sami z własnych środków nie jesteśmy w stanie zbudować zbiorników wodnych, a chcemy je zrobić zarówno w Karwaczu, jest to ogromna potrzeba dla mieszkańców, zarówno w Chorzelach. Chcemy pomóc też gminie Krzynowłoga odnowić zalew w Łojach, więc tych potrzeb jest dużo w naszym powiecie i chcemy sięgać po te środki i je budować. Jeżeli tych środków rząd nie uruchomi, no to będzie ogromna trudność, żeby te wszystkie programy związane z retencją przeprowadzić. Ale bądźmy dobrej myśli. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Za chwilę będą wyniki, kto złowił najdłuższą rybę tym razem, kto otrzyma Puchar Starosty. A was zapraszam jeszcze raz do spacerów, do aktywności fizycznej. Pozdrawiam serdecznie.